Z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia w kapłaństwie i zakonie, drodzy bracia i siostry zgromadzeni tu w naszej niepokalanowskiej bazylice, wszyscy słuchacze Radia Niepokalanów, widzowie Telewizji Niepokalanów, EWTN Polska, mediów narodowych. Moi drodzy, żyjemy w ciekawych czasach. Patrzymy na dziwny świat. Świat, który stanął na głowie. I nie potrafimy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Co się stało z dawnym światem, który zawsze zło było złem, białe było białym, grzech był grzechem i było to zło i były różne wynaturzenia, ale każdy wiedział, co jest dobre, a co złe. Co się stało z ludźmi, którzy za wszelką cenę starają się nam wmówić, że białe to nie jest białe, tylko czarne, że zło to jest dobro inaczej? Co się stało z nami, którzy wyznając wiarę chrześcijańską, przychodząc do kościoła, przyjmując Chrystusa do swojego serca, wybieramy ludzi, którzy walczą z Bogiem, sprzeniewierzają się ideom, przykazaniom. Co się z nami dzieje? Jezus dzisiaj patrzy na nas i mówi:
Wy też chcecie odejść? Do każdego z nas to mówi. Nie mówi, jeśli wam nie pasuje, to ja wam przymknę oko na przykazania, tylko pyta się, ty też chcesz odejść? Muszę sobie dać w swoim sercu odpowiedź. Co chcę zrobić? No bo jak ci, Panie Boże, powiedzieć, że mi to czy tamto nie pasuje? Chyba najlepiej odejść. Po prostu mamy nieraz wszystkiego dość. Tego, że zło panoszy się na świecie, że człowiek, który myśli poprawnie, uznawany jest za dziwaka, który chce żyć według prawa, jest szkalowany i osądzany. To najlepiej odejść. Panie Boże, ktoś ci musi w końcu szczerze powiedzieć, przymknij oko na niektóre swoje przykazania. Ale znowu to dźwięk tego słowa, czy i wy chcecie odejść? Moi drodzy, w każdą trzecią sobotę miesiąca tu w Niepokalanowie mamy taką grupę kobiet, grupę mężczyzn, którzy gromadzą się, tak jak powiedziałem na wstępie, aby odszukać prawdziwą godność kobiety, godność mężczyzny. I dzisiaj znowu, tak jak i miesiąc temu, uczestniczyłem w formacji, przysłuchiwałem się konferencji Dawida, który mówił na temat proroka Ezechiela. Jak tak słuchałem, to jakbym zamknął oczy, to tak jakbym się przeniósł w dzisiejsze czasy. Prorok Ezechiel też nie żył w ciekawych czasach. Można powiedzieć, że żył w takich, jakich dzisiaj my żyjemy. I wiecie, dlaczego zwyciężył? Bo nie chciał odejść. To był prorok, który został razem, kiedy była niewola babilońska, opuścił Jerozolimę. I on wtedy sprzeciwiał się tym wszystkim, którzy mówili, pójdźmy na kompromis. Sprzymierzmy się ze złem, przymknijmy oko na zło. To nic nam się nie stanie. I Ezechiel mówił, to nie tak, nie tędy droga. I miał rację, bo Jerozolima została zniszczona. Świątynia splugawiona. I Ezechiel mówił, że jeśli się nie nawrócimy, jeśli nie oczyścimy swojego serca, nie zaczniemy patrzeć i twardo stać przy tym, nie zadawać głupich pytań, czy ja chcę odejść, to wrócę znowu do świętości. Tak jak naród wybrany, kiedy się nawrócił, po edykcie króla Cyrusa wrócił do Jerozolimy i odbudował świątynię. I tą świątynią jest każdy z nas. Możemy być splugawieni. Możemy upaść, tak jak Piotr. Pamiętacie nie tak dawno te sceny, kiedy Piotr zapiera się Chrystusa, mówiąc, nie znam Go, jak nisko musiał upaść. A dzisiaj usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że potrafił uzdrowić w imię Chrystusa. Że potrafił wskrzesić w imię Chrystusa. To tylko jest ważne, co jest w moim sercu. Czy przyjmę postawę ucieczki, tak jak Judasz, i pójdę się powiesić? Czy też popatrzę na swoje serce i powiem, Panie, może jestem grzeszny, ale widzę swój grzech. Chcę się z niego poprawić i chcę trwać w dobrym. Ty masz słowo życia wiecznego.
Ale czy znajdzie Jezus, kiedy przyjdzie, wiarę, kiedy powtórnie przyjdzie? Znajdzie. Bo popatrzmy sobie, kiedy wyjdziemy w nocy, nawet najciemniejszą noc, to zawsze gdzieś tam błyska jakieś światełko. I kiedy przyjdzie na nas mrok, to nie bójmy się, bo wiemy, że gdzieś tam ponad chmurami świeci słońce. To jest właśnie ta moc Słowa Bożego. Tylko zechciejmy otworzyć serce i przyjąć to Słowo. Nie uciekać. Nie sprzymierzać się ze złem. Tylko twardo powiedzieć i stać na straży, bo jeżeli będziemy zgadzali się, jeśli będziemy wspólnie ze złymi ucztowali i bawili się, to tak naprawdę będziemy sprzeciwiali się Chrystusowi. Nie ma innej drogi, jak tylko spojrzenie we własne serce. Oczyszczenie tego wszystkiego, co mi przeszkadza. Wyrzucenie tych wszelkich bóli, lęków, rozpaczy, tych wszelkich złości. I wtedy będę miał moc do tego, aby pokonać wszelkie przeciwności. Nawet te, które się dzisiaj piętrzą. Które dzisiaj się pojawiają. Choćby mieli na nas pluć. Choćby mieli nas zabijać. Czy to coś nowego? Przypomnijmy sobie, w Ewangelii o tym Jezus mówił. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Nam w Polsce wydawało się, że do tego nigdy nie dojdzie. A zobaczmy, co się dzieje. Czy i wy chcecie odejść? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Niech każdy sobie w sercu da odpowiedź, dokąd ja mam iść.